Witam wszystkich serdecznie. Dzisiaj mam zaszczyt zaprosić do naszej kuchni. Kuchni pełnej niespodzianek. Ja wiem, że ten tytuł jest już Wam znany, ale mamy XXI wiek i ta kuchnia, proszę mi wierzyć, wygląda zupełnie inaczej. Dzisiaj zajmiemy się prostą rzeczą. Przepis na kawę. Wydawałoby się, że kawa, cóż to jest nasypać troszkę ziarenek kawy do szklanki i zalać wodą. Nie, kochani. Dzisiaj chciałbym Was zaprosić do spożycia kawy tak zwanej fit. Żyjemy w czasach fit. Wszyscy dzisiaj trąbią zewsząd o tej ekologii. Dlatego dzisiaj spróbujemy kawę wypić w nieco innym wydaniu. Jakie składniki nam są potrzebne? Potrzebne nam są przede wszystkim ziarenka kawy. Mogą być zmielone. I woda. Ja już tak przyznam się szczerze, przygotowałem sobie już te produkty, żeby nie zajmować Państwu czasu. I wodę mam już ugotowaną, gorącą. Niestety, żeby taką kawę uzyskać, potrzebny jest czas i cierpliwość i serce. Serce trzeba w to włożyć. Wówczas ta kawa będzie smakowała. Tak jak 40-letnia whisky. Żeby taki efekt uzyskać, potrzeba do tej kawy czegoś więcej niż tylko same ziarenka. Czegoś zdrowego. Wszyscy wiemy, że to, co jest zielone, jest zdrowe. Trawa. Sałata. Szczypiorek. Są różne jeszcze inne zielone rzeczy, które można do kawy wsypać. Proszę bardzo. Tutaj mamy już przygotowane produkty. Tu są różne rodzaje kaw. Tak jak na przykład w różnych restauracjach serwują kawy z pomarańczami, z waniliami, to tutaj mamy kawy bardzo lekkie. Kawa biała. Bardzo ciężkie. Kawa czarna. Proszę mi wierzyć, tam pod tą herbatą jest kawa. I kawa zielona. Właśnie. Tutaj mamy przepiękny przykład smakołyku, który idealnie nadaje się właśnie do spożycia. Zaraz Państwo zademonstruję, ale teraz pokażę proces przygotowania. Tak jak wspomniałem, tu mamy już gorącą wodę, a tutaj mamy naczynia, które specjalnie zostały przygotowane, wybrane i powiem szczerze, że przystosowane do zalania. Ważne, żeby to naczynie stało około 3 lat. Tak, ten kubeczek postawiliśmy sobie tutaj na początku 2015 roku. No i widzimy, że wytworzył się specyficzny mikroklimat. To bardzo ważne, aby również mieszkać w miejscu, które charakteryzuje się dobrym, czystym powietrzem, bo taki mikroklimat może się tylko właśnie w takim miejscu pojawić. To nie jest rzeżucha. Pozwólcie Państwo, że nie powiem na razie, co to jest. Uwaga. Teraz zalewamy. O, widzicie Państwo? I wszystkie tutaj drobne ustroje, wszystkie żyjątka w tym momencie jakby budzą się do życia. One są tak malutkie, że nie słychać ich krzyku, ale proszę mi wierzyć, one
one w tym momencie krzyczą: zjedz mnie, wypij mnie, jestem zdrowy. Teraz jedni lubią kawę z mlekiem, inni nie. Ja akurat bardzo lubię kawę z mlekiem. To mleko, im starsze, tym lepsze. Zresztą widać po butelce, że no data już wypłowiała, więc ciężko tutaj się zorientować, który to rocznik, ale jak widać po zapachu, czuć dość zaawansowany. I tutaj właśnie wlewamy to jest mleko, proszę mi wierzyć. Oj, cholera. Troszkę wybuchu. Ale nic. I mamy teraz kawkę, na którą długo czekaliśmy, ale tak jak wspomniałem, trzeba do tego podejść z sercem i naprawdę cierpliwość popłaca. I taka kawka jest teraz gotowa, aby poczęstować nią swoich przyjaciół, gości. Jeżeli chcecie, aby więcej nie zawracali wam swoją obecnością głowy. Bardzo proszę. Bardzo proszę. Do zobaczenia na pogotowiu.